Cześć, dzień dobry, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Dziś kolejny odcinek z przepięknego miejsca, czyli z Podhala. Pogoda idealna do tego, aby coś przetestować, aby porozmawiać z Wami o czymś, co każdy myśliwy w swojej szafie ma. O czym będziemy rozmawiać? O butach. Słuchajcie, każdy myśliwy powinien mieć minimum 3 pary butów. Wiecie dlaczego? Dlatego, że pierwsze buty to lakierki, czyli do naszego stroju organizacyjnego. Drugie buty to takie na przykład, o, jak ja tam mam na nogach, albo inne trapery, w których wychodzimy na polowanie, które nie boją się niskich temperatur. A trzecie buty to muszą być kalosze. No właśnie, i dzisiejszy odcinek będzie o kaloszach, ale o nie byle jakich kaloszach. O kaloszach, które chciałem chyba zawsze przetestować, bo są, mógłbym powiedzieć, jednymi z prawdopodobnie najdroższych kaloszy. Czy są warte tej ceny? Sprawdzimy. Mowa oczywiście o kaloszach francuskiej marki. Le Chamon. Wyobraźcie sobie, że taki oto but powstaje w bardzo wyjątkowy sposób. Bierze go jeden mistrz szewski, bierze to, co ma w środku, w tym wypadku neopren, naciąga na drewniane prawidło, formuje, klei, następnie bierze gumę i począwszy od noska, wykleja całego buta. Krok po kroku, krok po kroku. Aż w końcu powstaje taki oto but. W dzisiejszym teście otrzymaliśmy od polskiego dystrybutora firmy Old Venture 4 najlepiej sprzedające się produkty wśród myśliwych. A są nimi kalosze Le Chamon Vierzo Nord Plus. Kalosze myśliwskie wykonane ręcznie z naturalnego kauczuku. Buty posiadają wkładkę z komfortowego 5-milimetrowego neoprenu. Ten neopren, słuchajcie, to jest podwójna warstwa, dzięki któremu można polować w naprawdę ekstremalnie niskich temperaturach. Producent pisze w instrukcji, że nawet do minus 25 stopni. Zastosowana w tych butach podszewka 5-milimetrowego neoprenu zapewnia wysoki komfort użytkowania. Kalosze Le Chamon Chasseur Neopren. Myśliwskie kalosze wykonane ręcznie z naturalnego kauczuku. Zastosowana w butach podeszwa z nowoczesnego materiału, jakim jest neopren, zapewnia wysoki komfort użytkowania w szerokim zakresie temperatur. Kalosze Le Chamon Chasseur Fury. Kalosze myśliwskie wykonane ręcznie z naturalnego kauczuku. Buty ocieplane naturalnym futrem, co daje duży komfort użytkownikowi w niskich temperaturach. Szeroka cholewka, podszewka, futro naturalne, zakres temperatur od 0 do 15 stopni. Podeszwa, duży protektor wzmocniana w podbiciu, podwójna gęstość gumy. Wysokość buta, słuchajcie, a wcześniej nie mówiłem, 43 cm. Średni rozmiar, oczywiście wszystkie kalosze są, mógłbym powiedzieć, te, które są dzisiaj, na takiej wysokości. Kalosze Le Chamon Chasseur Cuir. Kalosze myśliwskie wykonane ręcznie z naturalnego kauczuku. Buty posiadają podszewkę z naturalnej skóry, co daje duży komfort użytkowania w szerokim zakresie temperatur. Boczny zamek błyskawiczny oraz pasek spinający znacznie ułatwia zakładanie i zdejmowanie butów. I to są buty, słuchajcie, te wszystkie z bocznymi zamkami, które tutaj mamy, dla ludzi, które mają naprawdę grubą łydkę, czyli taką jak ja. Czy ten zamek wytrzyma w wodzie? Oczywiście, rozepnę go w wodzie i zapnę, ale zobaczycie to w dalszej części testu. Nie będziemy gadać tylko i wyłącznie o tych kaloszach, ale też troszkę przetestujemy te kalosze. Po pierwsze, sprawdzimy, jak one tracą swoją ciepłotę. Czyli w każdym kaloszu umieścimy termometr, każdego kalosza wygrzejemy, a następnie wstawimy przy tej pięknej pogodzie obsypiemy je śniegiem, wstawimy do wody i zobaczymy, który z nich najszybciej straci to, co będzie w środku, czyli to ciepło. Czy będą to kalosze, które mogą być do minus 25 i mają tutaj taką gwiazdkę? Czy one wygrają? Tego nie wiem. Sprawdzimy. Ale jest też całkiem ciekawa niespodzianka, bo tak jak ktoś stworzył tego kalosza, ja go zepsuję. Czyli w tej torbie mam dla Was prawdziwą niespodziankę. Wyciągnę nóż i zobaczymy, co ten kalosz jest warty. I jak ten kalosz wygląda w środku. Idę, słuchajcie, po butelki, po to, żeby nagrzać te kalosze. Zaczynamy je wygrzewać, wkładamy termometry i sprawdzamy przepuszczalność cieplną, czyli sprawdzamy, jak szybko będą wychładzały się nasze kalosze. Buty wygrzane, termometry w środku. No to co, idziemy testować. Uff.
mamy odrobinę cienia, ja je próbuję ustawić tak, jak mam termometry, słuchajcie, żeby nie być gołosłownym. Jest i za chwilę połączymy się aplikacją. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka. Mamy trochę wody. Poproszę łopatę na plan. Jak to wiecie, myśliwi w różnych warunkach są. Jeszcze, słuchajcie, zrobię jedną rzecz, że oprócz tego, że one są wygrzane, i pokażę Wam temperaturę, jaka jest w środku. Już ją widzicie, bo macie, jak się telefon nagrywa. Ale jeszcze zatkniemy górę, żeby też to ciepło troszkę zatykamy. Pach. Jest to po to, żeby trochę spowodować, żeby to ciepło z buta nie parowało nam do góry. Dzięki, Stefan. Termometry, słuchajcie, przesunąłem maksymalnie do przodu. Temperatura w bucie, jaka jest, już sprawdzam, włączam sobie jeszcze tylko jedną rzecz, tryb samolotowy, aby nikt nam nie przeszkadzał. Wchodzę w termometry i na tą chwilę, ja wiem, że było krótkie zbliżenie, ale ja już zaczynam nagrywać ekran i widzimy. Pierwszy but, 11 stopni, drugi 13, trzeci 14, czwarty 19. Jest też podana wilgotność, więc będziecie wszystko widzieć. I czas start, słuchajcie, patrzymy, jak to wygląda. Mamy godzinę 12:35. Ekran nam się nagrywa i w tym momencie zostawiamy to, no nie wiem, na jakąś godzinę, nie? Zobaczymy, jak po godzinie będzie wyglądała temperatura, który but jak się wyziębi. A ja w tym czasie zapraszam Was na mój zydelek i potniemy jednego z kaloszy. Zobaczymy, czy łatwo jest go rozbroić. Tak jak go ktoś fajnie skleił, to ja go się postaram rozkleić. Słuchajcie, mamy tutaj kaloszka. Przełożę to. I już wyciągam. Wyciągam nóż. I powiem Wam tak. Jaki kalosz jest, każdy widzi. Tu mamy kalosz, który jest z podszewką neopranową. Ok, spróbujemy zrobić może pierwsze cięcie. I powiem Wam tylko tyle, mimo tego, że nóż jest mega ostry. A, ok, delikatnie przytrzymam. Nie jest łatwe cięcie tego. Spróbujemy wyciąć tutaj po takim wzorze, który mistrz Szewski robi takim swoim specjalnym kółkiem, a to dlatego, że będzie mi potem łatwiej zajrzeć do niego, a nie chciałbym... Tu są wszystkie przegrubienia i już powiem Wam tylko tyle. Na tym przegrubieniu zobaczcie, jak wygląda kalosz. Jest guma, jakaś podbitka neopranowa i taka wyściółka. Dobra, jedziemy dalej. Tu już troszkę chciałem go tak wyciąć, ale interesuje mnie tak naprawdę ten szew, który tutaj jest, bo tak jak widzieliście na filmie, one są złożone i doklejone i interesuje mnie, jak to wygląda. Tu jest grubo, słuchajcie. No i rzeczywiście jest to, zobaczcie, jest to tak sklejone. Może ja odetnę tutaj bardziej, już nie będzie jakoś tam mega, mega równo, ale to też o to nie chodzi, żeby było mega równo. Zobaczcie tutaj, jak na kalosza robionego ręcznie. Zobaczcie, to jest ta część, którą tu widzimy, ten taki pasek, to jest oddzielny pasek. To nie jest pasek, który jest zwulkanizowany. Ta część i ta, ona nachodzi na siebie i to jest potem doklejone. Zobaczcie, jak to jest zwulkanizowane. To naprawdę, naprawdę to trzyma. No dobra, skoro mamy już tak odciętego, będzie mi łatwiej go ciąć dalej.
zrobiłem właśnie sobie takiego mniejszego kalosza. Okej, mamy od środka ładnie kalosz wykończony, też fajnie. Tu mamy tą część taką, aby poszerzała łydkę z takim, mógłbym powiedzieć, klamrą i zamknięciem. Jest to wszystko ładnie wykończone. Tu, czy jestem w stanie oderwać tą podbitkę? Podbitkę, nawet nie wiem, czy się tak fachowo nazywa. Nie jestem. Nie jestem. To naprawdę mocno trzyma, chociaż tu mamy taki ten element. A co ty? A, to jest też, tak jak widziałem na filmie, to jest też doklejane ekstra. I tego też nie jestem w stanie oderwać. Ale dobra. Guma jaka jest, każdy wie. Mnie najbardziej interesuje zawsze w kaloszach ta podeszwa, o której wszyscy mówią, że ciężko jest ją przebić. No zobaczymy. Nóż jest, słuchajcie, ostry. Kur... Dobra. Muszę chyba użyć rzeczywiście więcej siły, a próbuję wbić się w protektor. Nie w między, tylko najpierw spróbujemy wbijać się w protektor. Spróbuję pod skosem. Nie, słuchajcie. Słuchajcie, to nie jest śmieszne. Nie próbujcie tego w domu, ale nawet nie jestem w stanie się przebić przez protektor. Użyłem naprawdę dużo siły. Wbiłem się tylko tyle. Więc już wiem, że na wszelkiego rodzaju patyki jest ok. Dobra, skoro przez to nie mogę się przebić, może spróbuję przebić się przez zwykłą podeszwę. I tu już idzie... Ok. Słuchajcie, tu już jest łatwiej. Jest. Ok. Słuchajcie, jestem w środku. Wiem, że to głupio zabrzmi, ale jestem w środku. Ale musiałem użyć naprawdę mega ostrego noża, żeby przekuć się przez podeszwę i to nie przez podeszwę tu, w sensie w protektor, tylko tutaj w takie te drobniejsze rzeczy. A to jest mega trudne do przebicia, tu z przodu. Pięty jeszcze nie próbowałem. Ta część przy naprawdę ostrym nożu, a mógłbym powiedzieć, że jest ostry jak skalpel, udało mi się przy użyciu naprawdę dużej siły przekuć się tutaj. Dobra, próbujemy piętę, bo jednak, jak to niektórzy w górach mówią, jak podchodzimy zwierzynę, to pięta palce, pięta palce. Pozdrawiamy, Łukasz. Okej, lecimy. Próbuję, słuchajcie, z góry pod... Co wy? Nie. Zobaczcie. Nie ma opcji. Nie wiem, pewnie gdybym użył jeszcze bardziej jakiejś może siły albo gwoździa, to może tak, nie? A słuchajcie, dobra, to odwrotnie, spróbujmy od góry. Spróbujmy od góry, spróbuję wycelować mniej więcej równo, żeby mi się tylko nóż nie złożył, nie? Bo lecimy. Nie. Nie jestem w stanie. Słuchajcie, nie jestem w stanie przebić się od góry, ale wyciągnę jeszcze wkładkę. Jak już jesteśmy przy takim rozbieraniu buta. Nie, wklejona jest. Wkładka jest wklejona, chyba nie jestem w stanie jej... No dobra, no ale skoro... To zrobimy jeszcze inaczej, spróbujemy dobrać się do tej wkładki. Odcinając... I tak właśnie powstają buty takie typowo holenderskie a la chodaki, czyli bez pięty. Co prawda one mają drewniane podeszwy. Okej. Rozparcelujemy tego buta. No i potem będzie, nie? Że już więcej butów do testów w Wademekum nie dostaniemy, bo co to za testy, jak wy te buty niszczycie. A może taki nowy design byśmy wymyślili, takiego buta szybko biega? Dobra, próbujemy, słuchajcie, chodźcie, spróbujemy tą wkładkę. Okej, jestem w stanie, teraz jestem w stanie dobrać się do wkładki, ale zobaczcie, ona jest
O kurde. No ale nie ma takich rzeczy, których bym nie rozwalił. Może delikatnie tutaj podetnę, jakbym wrócił z polowania i skurował jakiegoś drapieżnika. Naprawdę jest ok. A wy w międzyczasie tam obserwujcie na tym ekranie obok, bo ja nie widzę, jak wygląda spadek temperatur na poszczególnych butach. Mamy cię! Słuchajcie, no i tu. No dlaczego nie mogłem się przebić od góry? Słuchajcie, no i wszystko jasne. Tu ktoś ukrył taką oto blaszkę. Więc taki myk tu jest, słuchajcie. Nie jest łatwo, nie było łatwo mi się przebić, dlatego że w środku jest skitrana blacha, która chyba to jest blacha, albo może... Tak, blacha, słuchajcie. Kawałek metalu. Czyli na bramkach byście piszczeli. Ten kawałek metalu właśnie chyba jest po to, żeby nic wam się takiego w nogę nie wbiło. Jest centralnie, widzę, na środku, wzdłuż. Gdybym nie przeciął tego buta, to bym tego nie znalazł. No dobra, ale to co? Idę zobaczyć dalej, czy jest ta blacha też z przodu. Tym nożem tak operuję blisko. Trzeba uważać, bo... Słuchajcie, ten nosek celowo tak obcinam. Podczas produkcji widziałem, że tu od tego w ogóle zaczynają, że naklejają ten cienki pasek. Chcę zobaczyć, jak wygląda ten cienki pasek. Ale okej, dobra. Lecimy zobaczyć, gdzie jest ta blacha. Fuh, jakby poduszka w samochodzie wystrzeliła, słuchajcie. Okej, wkładka. Mamy. Słuchajcie, no i blacha jest... Na takim kawałku. Czyli ona chyba nam też tutaj usztywnia tą część, bo nie mogłaby być do przodu, bo rzeczywiście ten kalosz nam by się nie zginał. No i tutaj zobaczcie, widać tą pracę mistrza szewskiego. Ja spróbuję to jeszcze wyrwać. Jak jest but składany, czyli na tym prawidle takim drewnianym, to się chyba prawidło nazywa. To są końcówki, jak już jest naciągnięty ten neopran i on jest tutaj podklejany i potem na to jest naklejana guma. To są rzeczy, które zostają i potem nakładana jest tak naprawdę podeszwa. Dobra, tniemy nosek, nie? Ciekawy jestem, jak ten nosek wygląda. Okej, tu nie ma jakichś wielkich... Jest normalnie, ten nosek jest rzeczywiście grubszy, bo są dwa kawałki gumy, czyli mamy tą taką gumę, ten pierwszy kawałek, który jest nalepiony i potem dodatkowe kawałki. Są też takie zgrubienia. Podeszwa jest twarda, nawet jej już więcej nie będę martertował, przebijał. Tak wygląda but po testach w Wademekum. Pocięliśmy go, rozwaliliśmy go. No i tyle. No i teraz pora chyba założyć te buty na nogi i przejść się po tym tutaj pięknym terenie. Zobaczyć, jak ten but trzyma się nogi, jak ten but funkcjonuje, czy nie jest tak jak w niektórych kaloszach, że mamy łatwość do skręcenia kostki i tak dalej, bo to ważne, żeby but trzymał nogę, żeby trzymał się łydki, żeby ta łydka tutaj rzeczywiście tak dobrze przylegała, a nie żeby były dziury i to powietrze nam tam chodziło. Ja tak jak powiedziałem, ja mam mega szeroką łydkę, nawet przy butach narciarskich śmieję się, że te ostatnie zapięcia, które są, klamry muszę sobie przerabiać, wydłużać, żeby można było to dobrze zapiąć. Mierzyłem wszystkie z czterech tych par butów i wszystkie na mnie pasują, więc ta łydka w stosunku do mnie jest ok. Nie chodziłem w żadnych, wybiorę jedne. Nie wiem jeszcze, które zobaczę. Najpierw test temperaturowy, a potem założę jedne buty i przejdziemy, pochodzimy i opowiem wam, jakie są moje wrażenia, jak się chodzi w tych kaloszach. Dobra, to co? Sprzątam tutaj i już za chwilę widzimy się, jak zakładam buty.
Słuchajcie, minęła godzina. I teraz tak, pierwszy kalosz, temperatura w środku, stopień, no prawie 2, 1,50, drugi kalosz 1,75, trzeci kalosz 2,06, czwarty kalosz 2,94. No to co, sprawdzamy, który, czy to aby na pewno jest jedynka, to jest tutaj. Ej, Boże, Boże. Zgadza nam się. Jedyneczka. Czyli mamy jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Pierwszy kalosz. Model. Drugi kalosz. I to jest kalosz, słuchajcie, który jest na do minus 25. Trzeci kalosz. I czwarty kalosz. I słuchajcie, czwarty kalosz to jest ten kalosz, który jest tak naprawdę z tą taką naturalną wyściółką, wełenką. I on tak naprawdę najdłużej utrzymał to ciepło przez godzinę. On był najmocniej nagrzany i on utrzymał najdłużej ciepło. Ja widzę, że on jest w rozmiarze 44. I ja chyba go założę, zobaczę. I on też ma taką zamek i ja się zaraz w nim przejdę. Zobaczymy, jak to trzyma. Więc zakładam kalosze, wyciągam termometry, robię porządek z kaloszami, zakładam kalosze na nogi i przejdziemy się tutaj po tych fajnych okolicach. Słuchajcie, jest zima. Jedna ważna rzecz, do każdego kalosza musi być chyba naprawdę dobra, ciepła skarpeta, bo to właśnie skarpeta robi robotę w tym kaloszu. Sprawdzam, czy nic tam ciekawego nie ma. Słuchajcie, zobaczymy, czy da radę go regulować, jak wpuszczę nogawkę do środka. No okej. But wszedł do środka. Do buta, w sensie spodnie. Zapinam. Pierwsze wrażenie po założeniu kaloszy jest naprawdę okej. To futerko jest miękkie, do tego jest skarpeta, kalosz jest dopasowany, jest lekki, no, ma moją grubą łydkę. Celowo włożyłem spodnie do środka, żeby zobaczyć, czy to się wszystko zmieści. Chodźcie kawałek, przejdziemy, ja zobaczę, jak to w ogóle, jak się w nim chodzi, o tak może. Jest lekko ślisko, ale jest zima, więc musi być ślisko. Można wbijać bokiem nogi. Kurde, no ciepło jest, nie? Nie jest to kalosz do minus 25. Jednak to on najlepiej trzymał temperaturę. Nie wygrzewałem tych kaloszy, ale wrażenie moje jest takie, że chwilę mam je już na sobie, jednak organizm i ta ciepła skarpeta oddaje to ciepło i jest komfortowo, jest miękko. No, powiem Wam, szczerze obstawiałem trochę inne kalosze, chciałem przetestować, zmierzyć, pochodzić. Na tym tutaj takim lodziku też ten protektor wbija się naprawdę fajnie. Powiem Wam tylko tyle, no na tą chwilę. Kurczę, no dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Szamo. Świetna robota, świetne wykonanie, gwarancja, polski dystrybutor. Chyba kalosze najbardziej pożądane przez myśliwych. Dla mnie najważniejszą rzeczą w tym momencie jest ten zamek, który jest tutaj. I w tym momencie mogę sobie go, słuchajcie, rozpiąć. But staje się luźny, ale już też noga nie trzyma tak fajnie, jak ten, jest luźna, no ale spróbujemy zejść z rozpiętym butem, czy ta kostka mi się gdzieś tam nie wywinie. Jest ok, słuchajcie, jest ok. No i tak jeszcze organoleptycznie staniemy sobie tutaj, zobaczcie, w tym takim bajorku. Już może godzinę nie będę stał,
Ale powiem wam, jest ok. Komfort jest naprawdę fajny. I pewnie ktoś może powiedzieć, no tak, ale mogę kupić dużo, dużo tańsze kalosze w markecie. I pewnie też w nich będzie ciepło, jak założę do nich dobrą wkładkę i może podgrzewającą w jakąś tam podeszwę. Pewnie tak. Ale czy będzie tak wytrzymały? Czy będzie tak wytrzymały na przebicia, na przekucia, na cięcia? Czy ta guma będzie tak dobra? Czy ten kauczuk będzie tak wytrzymały? Tego nie wiem. Ja wam powiem tylko tyle. Ja chyba się przekonałem do tych kaloszy. Sami zobaczycie pewnie, czy będą w kolejnych odcinkach, czy nie będą. Moje pierwsze wrażenie jest naprawdę pozytywne, bo mimo tego, że nie są tanie, to nie są tanie rzeczy, jakby ktoś to powiedział, ale myślę, że są warte tych pieniędzy. Ta praca włożona przez tego człowieka, który robi to ręcznie, ten jego kunszt szewski, lata nauki, praktyki, uważam, że to jest chyba naprawdę coś, co warto mieć w swojej szafie. Tak jak mamy dobre buty myśliwskie, mamy fajne buty do stroju organizacyjnego, to dlaczego nie tak dobre kalosze? Kończę dzisiejszy odcinek babrząc się w błocie i pozdrawiam gaz gorąco. Daszbur, cześć, do zobaczenia. I takie udogodnienie też można mieć. Akcesoria, jedna z ważniejszych rzeczy po każdym wyjściu do łowiska. Nie mówię tylko o kaloszach. Pamiętajcie, warto wysuszyć buty, wyczyścić, natłuścić, żeby nie popękały, jak są ze skóry, i tak dalej, i tak dalej. To już naprawdę na koniec było. Cześć.